Witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj robimy inny odcinek niż te vlogi, odcinek Q&A, który już Wam tutaj obiecywałam. Pod ostatnim vlogiem pisaliście parę pytań, ja też sobie kilka właśnie pytań ściągnęłam z Instagrama, bo jakiś czas też tam robiłam okienko, żebyście zadawali jakieś pytania. Także dzisiaj będzie mega statycznie, spokojnie, jestem sama w domu, ja i kamera. I wy za ekranami, także nic tutaj nie będzie się mieszać, nie będziemy się ganiać, nie będziemy wyjeżdżać na żadne baseny, więc coś innego i coś nowego. Napiję się jeszcze, przepraszam. Nagrywam to już drugi raz z takiego względu, że był tutaj alarm, dosłownie co minutę. Wrzucę Wam tutaj, jak to wyglądało. Serio? Naprawdę ten alarm musi być teraz? Już przestał. Chciałam powiedzieć, że zrobię małą przerwę. A. Musiałam to nagrać jeszcze raz, z takiego względu, że pogubiłam się w całej tutaj rozmowie z Wami, przez to, że mnie co chwilę rozpraszał ten alarm. Nie wiedziałam, co skończyłam, jak zaczęłam i tak dalej, i tak dalej. Także no, nieważne. Dobra, słuchajcie, ja jestem osobą, która kocha sobie zapisywać wszystko na kartce, także jestem raczej z tych osób takich tradycyjnych, długopis, karteczka, w biurze też wszędzie karteczki, wszędzie długopisy, kalendarz używam tylko taki, wiecie, z kartkami, tak? Dokładnie. Normalny kalendarz, zwykły niż kalendarz w telefonie. Nie wiem czemu, ale jestem po prostu mało taka telefoniczna, można by powiedzieć. Dobra, słuchajcie, zapisałam sobie 10 pytań. 10 pytań, które w sumie niektóre z tych bardzo często się powtarzają gdzieś tam na Q&A, które robię na przykład na Instagramie. To są takie pytania, które, no mówię, są za każdym razem. Także nie wiem, czy Wam się tutaj tak rozgadywać, czy nie, ale no niektóre będą jakieś szybkie, w niektórych mogę się trochę wgłębić w jakieś tutaj historie. Lecę na spontana, także nie wiem, jak to wyjdzie, ale tak jak mówię, jest to już drugi raz, który nagrywam, bo tam to musiałam poprawić nie ze względu na to, że nie wiedziałam, co gadać, tylko po prostu się rozproszyłam. Okej, okay, pierwsze pytanie. Lecimy na razie od takich, uważam, że pytań nie tyle co spokojnych, ale krótkich, z krótkimi odpowiedziami, może mało interesujących tu niektórych. Także pierwsze pytanie. Czy masz rodzeństwo? Tak, słuchajcie, kochani, mam rodzeństwo. Mam młodszego brata Olafa i w lutym kończy 19 lat. I wyprowadza się z domu. Na pewno już go tutaj gdzieś widzieliście na którymś z vlogów. To jest mój brat. Nie jesteśmy do siebie podobni, bo jest mój to brat przyrodni. Mamy innych ojców, ale nie przeszkadza nam to absolutnie w żadnej tutaj, w żadnym naszym takim kontakcie. Naprawdę mamy bardzo dobry kontakt i wspieramy się jak możemy. Choć czasami mamy inne światy, ale co najważniejsze, lubimy chodzić na trampoliny wspólnie. No, to jest taka atrakcja, którą lubimy spędzać razem. Okej, okay, słuchajcie. Kolejne pytanie, pytanie numer dwa. Czy ja mam tu gdzieś długopis? Bym sobie, no dobra, bo ja tak zapisałam sobie te pytania, ale idę nie po kolei z nimi. W ogóle muszę iść do okulisty, bo ostatnio mam jakiś problem z wzrokiem. Drugie pytanie. Takie pytanie, wiecie, ale zapisałam sobie je, bo wiadomości, uwierzcie mi, ale dostaję co jakiś czas, jak wrzucam jakiś filmik z siłowni czy coś, to bardzo często dostaję te pytania. Gdzie kupiliście palmy, które macie pod siłownią? Ja uważam, że te palmy zrobiły furorę i uwierzcie mi, ile ja się z Robertem
Nie tyle co nakłóciłam, ale przeprowadziłam konwersacji na ten temat, czy zrobić te palmy, czy nie. Robert na początku nie chciał. Ja mówię, nie, no proszę, przecież te palmy będą świetne. I w końcu udało mi się go przekonać i wspólnie gdzieś tam wymyśliliśmy, gdzie one będą stały. I te palmy są naprawdę, uwierzcie mi, świetne. Mamy je już bodajże trzeci rok, nic się z nimi nie dzieje i są to sztuczne palmy, zamówione ze strony alepalmy.pl. Kolejna rzecz. Skąd masz takie pozytywne podejście do życia? Miałaś szczęśliwe dzieciństwo? Słuchajcie, ja ogólnie jestem mega pozytywną osobą i bardzo optymistyczną pod każdym chyba względem. Myślę, że na wszystko znajdę jakieś rozwiązania. Wszędzie widzę plusy, żadnych minusów. Nawet właśnie jak jakieś są, przytrafiła nam się kiedyś właśnie taka sytuacja, że mieliśmy, w sensie nie my mieliśmy wypadek samochodem, ale nasz pracownik miał wypadek samochodem. I ja zawsze w takich rzeczach szukam właśnie samych takich pozytywów i myślę, że dzięki temu też mi się trochę lepiej żyje, jestem szczęśliwsza. Z Robertem, Robert też w sumie trochę jest, ale on jest trochę taki czasami, jakby to powiedzieć, też jest optymistą. No tak, nie, też jest, ale ja, w sensie ja jeszcze mam coś takiego, że nie to, że jestem optymistką, to jeszcze bardzo dużo, bardzo często się podpalam do jakiejś rzeczy, wiecie, że nakręcam się na coś, a Robert czasami potrafi tak, hola, hola, przemyśl to i tak dalej, więc on jest też trochę taką mądrzejszą moją stroną. A czy miałam szczęśliwe dzieciństwo? Myślę, że bardzo. Nie ma czegoś, czego bym żałowała w dzieciństwie albo czegoś, co bym miała pretensje na przykład do moich rodziców, bo uważam, że naprawdę dzięki nim wyszłam na fajnych ludzi i moja mama mnie super wychowywała. Moi rodzice, jakby ja miałam 7 lat, to też rozstali się, wzięli rozwód, więc też to nie jest tak, że miałam super, w sensie super, miałam super dzieciństwo, ale nie takie, że wiecie, mama i tata w domu i tak dalej. Faktycznie oni się rozstali i był moment, gdzie było ciężko, ale nie na tyle, żebym miała jakieś do nich pretensje i tak dalej. Po prostu nauczyli mnie, że tak jest, że po prostu rodzice się przestali kochać, ale to nie znaczy, że nie kochają mnie, tak, że potrafię pokochać też inną osobę, więc miałam fajnego ojczyma. Mój tata do tej pory nie znalazł sobie kobiety, ale to nie przeszkadza. Ale co by nie było, bardzo dziękuję swoim rodzicom za to, że tak mnie wychowali na takiego naprawdę dobrego człowieka, bo nikomu nie robię krzywdy. O, już się zaraz wzruszę. I myślę, że nie powinno się mieć do rodziców o nic pretensji, bo na pewno chcieli jak najlepiej dla nas, dla was, dla swoich dzieci. Na pewno tak jest. Tym bardziej, jak teraz jestem rodzicem, to wiem, jak to jest. No, dobra, przechodzimy dalej, bo tu nie mogę się zaraz rozklejać, Jezu. Czekajcie, czekajcie. Czym zajmowałaś się przed poznaniem Roberta? Powiedzmy, że przed chwilą poznania Roberta, bo już nie będę tam aż tak do tyłu skakać. Pracowałam w restauracji. Z początkiem w tej restauracji, z samego początku byłam tam kelnerką, a później przyszłam, powiedzmy, na poziom wyżej i gdzieś tam zarządzałam tą restauracją, byłam taką menedżerką, ale bardzo dziękuję za tę pracę, uważam, że była super, ja w ogóle mega się poświęcam we wszystko, co robię i nie no, super było, zresztą praca w gastro naprawdę, oczywiście, że daje czasami popalić, ale dzięki temu naprawdę się też kształtuje charakter i gdzieś tam te wcześniejsze, nie mówię o tej, co była przed Robertem, ale jakieś tam wcześniejsze moje restauracje, no to czasami mi dały tak, wiecie, ostro popalić, takiego kopa w dupę mi dały i myślę, że dzięki temu też trochę jestem taka twarda baba, hard baba, jak to się mówi. Dobra, idziemy dalej. Jak wspominasz czas w ciąży?
Jak wiecie, byłam dwa razy w ciąży i to urodziłam córeczki rok po roku. Czyli to było tak, że jak urodziłam Gaję w październiku, to ja już w lutym byłam w kolejnej ciąży. Także tu była bardzo mała przerwa. Także można by powiedzieć, że dwa lata byłam w ciąży i bardzo dobrze wspominam swoje obie ciąże. Uważam, że dobrze jej przychodziłam. Faktycznie, że też czasami gdzieś tam miałam jakieś mdłości i tak dalej. Ale właśnie, wracając jeszcze do tego takiego pytania, że mam bardzo pozytywne podejście do życia i naprawdę tak jest. Ja na wszystko nastawiam się super. Bardzo szybko zapominam jakieś negatywne rzeczy i nawet te jakieś negatywne rzeczy zawsze obracam w jakieś dobre rzeczy. Także jeśli ktoś się mnie pyta, jak było w ciąży albo jak wyglądał mój poród, to ja zawsze mówię, że było super i w ogóle, no tak jest. Także bardzo dobrze wspominam ciążę, bardzo dobrze się w nich czułam. Porody również wspominam dobrze i tak, o. Kolejne pytanie. Czy planujecie trzecie dziecko? Z tym planujecie, to jest takie, nie lubię tego słowa planujecie, z takiego względu, że u nas w sumie w życiu wszystko tak idzie trochę spontanicznie i mało co planujemy z takich rzeczy właśnie, czy ciąże, czy jakieś inne rzeczy, bo uważam, że to powinno przyjść naturalnie. Tak samo jak i pierwszą czy drugą ciążę, nie planowaliśmy tego, więc trzecie dziecko, po prostu odpowiem, że nie wiem, bo nie wiem. O, tam ktoś mi gada na parkingu. Także odpowiem wam, że nie wiem, bo myślę, że takich rzeczy nie da rady się zaplanować. Są ludzie, którzy owszem, planują ciążę, ale to też zauważcie, że nie zawsze po prostu to wychodzi, więc my jesteśmy tacy raczej, jak to Robert mówi i zawsze powtarza, go by the flow. Tak, tak to u nas wygląda, takie jest nasze życie. I tutaj już pytanie, które pojawia się bardzo, 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 bardzo często. Ja wiem, z jakiego powodu już wam tłumaczę. Czy macie ślub z Robertem? Także odpowiadam wam, że nie. Więc dementuję te wszystkie plotki, które są i to, co myślicie, i odpowiadam wam szczerze tutaj, że nie, nie mamy ślubu. Nigdy nie mieliśmy żadnego ślubu kościelnego czy cywilnego. Ja wiem, skąd to się wzięło, z takiego względu, że mój nick na Instagramie jest Kaja Burnejka, więc każdy myśli, że wzięłam nazwisko od Roberta po ślubie, ale tak nie jest, więc w sumie można by powiedzieć, że wzięliśmy ślub, ale instagramowy. O, to jest dobry pomysł. Po prostu Robert, pamiętam, jak ja powoli wkraczałam w ten świat tutaj internetu, chociaż bardzo się pamiętam, że swojego czasu zapierałam i nie chciałam w sumie do tego świata wchodzić, ale Robert mówi, no ale jesteś moją partnerką, jesteś moją kobietą, nie będzie tak, że się będziesz cały czas ukrywała. No i w sumie racja, no tak też wyszło, ale nie żałuję tego. I pamiętam ten dzień, jak Robert mówi, tylko proszę cię, zmień ten nick na Instagramie, bo miałam taki nick KHA. I on mówi, daj, ja ci zmienię, zaraz coś ci wymyślę. Ja mówię, że nie ma żadnych fajnych nazw, wiesz, wszystko jest zajęte i tak dalej. On mówi, dobra, Kaja Burnejka, jest, o, proszę bardzo. I tak tylko, i tak zostało. Także wszędzie teraz jest Kaja Burnejka i można by powiedzieć, że to jest po prostu mój nick taki. O, tak. No. Dobra. Kolejne pytanie. Jak znosisz przygotowanie Roberta do zawodów? Bo chyba nie jest łatwo. Słuchajcie, bardzo dobrze ja znoszę. Gorzej on. Bo my... Myślę, że mamy fajny też związek i potrafimy się dogadać i ja pewne rzeczy rozumiem, Robert też pewne rzeczy rozumie i tu po prostu my ogólnie byliśmy takimi osobami, że wszystko razem, wiecie, 2-4 i tak dalej. No ale jak pojawiły się dzieci, więc trochę gdzieś tam mniej już tego czasu takiego spędzamy, że wyjazdy, że wszystko razem i tak dalej. Więc tu nawet na przykładzie tych zawodów po prostu można powiedzieć, że
trochę się rozdzieliliśmy, ale w żaden zły sposób. Po prostu ja zajęłam się obowiązkami takimi swoimi, można by powiedzieć, czyli dziećmi, wszystko co jest związane z dziećmi, wyjazdy, kąpiele, baseny, pobudki, zawożenie do przedszkola itd., itd. Część też wiadomo rzeczy gdzieś tam tu związane z firmą, a Robert stricto zajął się sobą. Sfokusował się na sobie, sam sobie gotuje, sam sobie jeździ po zakupy, gotuje tylko dla siebie, nie gotuje dla nikogo innego, ja gotuję tylko dla siebie i dla dzieci. I tak to nam wyszło i uważam, że wyszło nam super, bo już jest tak naprawdę końcówka tych przygotowań, bo jutro już Robert wyjeżdża do Rumunii. Czyli pewnie materiał rzucę, może jak mi się uda, to jeszcze dzisiaj wieczorem, a jak nie, no to jutro, czyli właśnie w piątek, czyli dzisiaj wyjeżdża do tej Rumunii, można by tak powiedzieć, już na te zawody. Przygotował się super i uważam, że zrobił naprawdę kawał dobrej roboty. Ale nam szybko poszedł ten Q&A. Kurczę, musiałam przerwać chwilę, bo strasznie głośno tutaj rozmawiali i musiałam ich pogonić już do domu, bo przecież jest godzina 18:20. Oni jeszcze tutaj stoją i gadają. Pokończyli już pracę, więc powiedziałam się do domu. No. Słuchajcie, ostatnie pytanie. Tych pytań było 10 chyba. Mam nadzieję, że wszystkie tutaj omówiłam dość szybko i sprawnie. I ostatnie pytanie. Jak poznaliście się z Robertem? To jest fajne pytanie, tu mogę się trochę Wam rozgadać, jak to było. Także tak, słuchajcie, usiądźcie wygodnie, weźcie herbatę i słuchajcie. Oczywiście, jakby inaczej, z Robertem poznaliśmy się na siłowni u niego. Historia zaczyna się od tego, że miałam chłopaka, który powiedzmy był kulturystą, czy aspirował na kulturystę i jak przyprowadził się do mnie tutaj do Warszawy, no to bardzo mi się marzyło trenowanie na siłowni u Roberta Burnejki i ja wtedy mówię, Jezu, kto to jest w ogóle, wiecie, nie mój świat, nie mój show biznes, nie znałam nikogo, nie, totalnie nie wiedziałam o kogo chodzi, więc mówię, dobra, jego gdzieś tam jakaś inspiracja z tej powiedzmy branży takiej kulturystycznej. No i przyszedł moment, że powiedziałam, że no dobra, no to zrobię mu, wiecie, gdzieś tam jakąś taką powiedzmy niespodziankę, spełnię to jego małe marzenie i wybraliśmy się wtedy wspólnie na tą siłownię do Roberta. Kupiłam karnet dla par i zaczęliśmy trenować. Ja też wtedy bardzo dużo trenowałam, właśnie wspólnie chodziliśmy na siłownię, wspólnie trenowaliśmy, fajnie nam to wychodziło do pewnego czasu, kiedy po prostu najnormalniej się rozstaliśmy. Nasze drogi się rozeszły, ten mój były chłopak wrócił do swojej miejscowości, ja zostałam w swoim mieszkaniu w Warszawie, no i jakby nie przestałam trenować. Dalej chodziłam na tą siłownię do Roberta. Pamiętam, że pierwszy trening Roberta był bardzo ciężki, bo popłakałam się wtedy w szatni. Mówię, Jezu, co to jest za siłownia? Ta siłownia jest jakaś inna niż wszystkie. Nie mogę podnieść żadnej maszyny. Wszystko było takie ciężkie, masywne, wiecie, takie totalny hardcore. Dla nas to była nowość. Ale później jak się przyzwyczaiłam się do tej fajnej atmosfery, do wszystkiego. I bardzo mi się to spodobało, no i dalej chodziłam na tą siłownię. Z Robertem oczywiście się poznaliśmy, nawet wtedy jak jeszcze chodziłam ze swoim chłopakiem, on też się zapoznał, jeszcze zdjęcia sobie robili i tak dalej. Wiadomo, my tacy wiecie, lajki, cześć, cześć. Robert, widać, że był właścicielem, że też tutaj przebywał, był bardzo często. On wtedy z tego, co tak już później mi się to wszystko ułożyło, no to to jakoś były wakacje, więc on tutaj przyjeżdżał wakacje, a zimą uciekał do Stanów. Także ja później po tym rozstaniu z tym swoim byłym chłopakiem dalej przyjeżdżałam tutaj na siłownię i po prostu sobie najnormalniej trenowałam. I pamiętam moment, jak Robert do mnie podszedł i powiedział, a gdzie jest twój chłopak? Czemu nie chodzisz z chłopakiem, bo już któryś dzień jesteś sama? I ja mówię, to co on się tak głupio pyta? Mówię,
Nie ma, ma przerwę. Na razie nie chodzi. I tyle. I ten temat się skończył. Później drugi raz gdzieś tam Robert znowu się zagadywał, gdzie ten mój chłopak, dlaczego chodzę sama i tak dalej. Ja mówię, o Jezu, no wyjechał i tak dalej. Mówię, co ci to interesuje? Myślałam. I przyszedł moment, gdzie po skończonym moim treningu wieczorem Robert chciał mnie odwieźć do domu. Ja mówię, Jezu, mówię, jakiś wariat po prostu. Mówię, co on sobie myśli, że będzie mnie do domu odwoził? Ja mówię, nie, spokojnie, ja mam przystanek niedaleko, wrócę sobie autobusem. Dziękuję bardzo, do widzenia. Więc wtedy się go też trochę tak przestraszyłam. Z tego, co teraz się śmiejemy i rozmawiamy, no to on po prostu chciał być miły i chciał mi zaproponować podwózkę na przystanek i nic innego. No ale tak. I później przyszedł moment, kiedy ja przestałam chodzić na siłownię już do Roberta, z takiego względu, że przyszła zima. Mi też trochę te dojazdy tutaj nie pasowały, dużo zaczęłam pracować wtedy, więc. No, więc mnie tu nie było. I pamiętam moment, że Robert jakoś znalazł mnie na Instagramie i napisał do mnie, że hej, dlaczego nie ćwiczysz się na siłowni, czy jakoś tak, czemu się nie przygotowujesz do zawodów? Jakąś taką śmieszną wiadomość mi napisał, z której ja się mega śmiałam. I no i tak to się skończyło. Ja powiedziałam, że bardzo dużo pracuję, że nie dam czasu, nie mam czasu i tak dalej. I on już wtedy zaczął tutaj jakieś podchody robić, że zaprasza mnie na kolację, że chciałby się ze mną umówić i tak dalej, i tak dalej. I to była zima, więc całą zimę odmawiałam tego spotkania i do naszej pierwszej randki doszło dopiero, słuchajcie, w kwietniu, więc naprawdę chłopak się długo starał, bardzo długo. Ja zawsze coś wymyśliłam, żeby tylko się z nim nie spotkać, bo mega się go bałam i w ogóle mówię, Jezu, ja z takim gościem w ogóle, oh my gosh, kto to wymyślił? Wszyscy moi znajomi oczywiście się śmieli. A, i co jeszcze najważniejsze, wszystko, tak naprawdę cała ta randka, to była dzięki mojej koleżance dobrej z pracy, która mówi, Jezu, że czemu ty nie chcesz się umawiać na randki z nikim i tak dalej? Ja mówię, weź sobie odpuść, poluzuj trochę, idź, spotkaj się, zjedz jedzenie i tak dalej. I ja wtedy już byłam taka, no dobra. Więc spotkaliśmy się na tą pierwszą randkę. I na pierwszej randce, słuchajcie, spóźniłam się 3 albo 4 godziny, już nie pamiętam dokładnie, ale w ogóle ja się dziwię, że on jeszcze chciał się ze mną wtedy spotkać, bo on czekał na mnie pod blokiem, a ja byłam spóźniona, bo wtedy sobie wymyśliłam, przepraszam, wtedy wymyśliłam sobie fryzjera. Nie to, że było to przed randką umówione, absolutnie, tylko po prostu akurat tego dnia miałam fryzjera już dawno umówionego i mówię, nie będę go odmawiała, a na pewno się wyrobię, w 2 godziny zrobię sobie fryz luz. A że sobie wymyśliłam rozjaśnianie włosów, to okazało się, że u tego fryzjera siedziałam z 6 godzin, jak nie więcej, naprawdę wtedy to był hardcore, więc byłam spóźniona na tą randkę i ja się dziwię, że on się jeszcze ze mną spotkał na tą randkę, naprawdę. No i powiem wam, że po pierwszej randce mega fajnie nam się rozmawiało, był bardzo sympatycznie, ale gdzieś tam dalej miałam takie, wiecie, obawy. No i pamiętam moment, jak on, Robert po pierwszej randce, to było jakoś 21 kwietnia, a ja 30 kwietnia mam urodziny. I mówiłam mu na randce, że mam urodziny i Robert, słuchajcie, napisał mi SMS-a jeszcze chyba tego samego dnia albo drugiego dnia, że jedziemy na wakacje. A ja, słuchajcie, cała blada i powiedziałam w życiu, mówię, Boże, kochany. Śmiać mi się chce teraz ze mnie, ale naprawdę byłam taka po prostu mega zaborcza. I powiedziałam, nie, no jakiś wariat. I on jeszcze coś wymyślił, że do jakiejś Turcji czy do jakiegoś Egiptu na jakieś wakacje. I wtedy jakaś, pamiętam, że była sytuacja, że jakąś dziewczynę porwali w Turcji czy coś. I ja powiedziałam, nie, no to, że on jeszcze mnie porwie, wywiezie mnie, nie wiadomo gdzie, bo też jeśli miałabym uciekać z tego kraju, to nie wróciłabym do Polski. I wiecie, moje oczywiście tam wymyślanki, że nie dam rady, że nie mam wolnego, że nie mam paszportu, jakieś tam różne rzeczy zaczęłam wymyślać. No i jakąś palnałam głupotę, że o, ogólnie no to fajnie, wszystko fajnie, ale dawno nie byłam nad polskim morzem. Że jak już coś, to ja już bym chciała jechać na wakacje nad Polskie Morze.
I byłam pewna, że on powie: a, no okej, okay, dobra, no to może następnym razem, bo myślałam, że on jest taki, wiecie, trochę też OL. A on mówi: no, nie ma problemu, to pojedziemy jutro nad polskie morze. Pakuj walizki, jutro po ciebie jestem. I ja mówię: nie, no, wkopałam się po raz kolejny. I no, i słuchajcie, no tak się stało, już wtedy nie miałam jakoś wyjścia, nie wiem, już mówię, dobra, nie kombinuję, pojadę z polskiego morza, w razie co, to jakoś wrócę do Warszawy, zdecydowanie łatwiej niż z Turcji, czy gdzieś tam z tego Egiptu, i pojechaliśmy nad to polskie morze, więc to była w sumie taka nasza, no, druga randka? Trzecia? Nie, to była trzecia randka, bo jeszcze pomiędzy tym wyjazdem, faktycznie, jeszcze pomiędzy tym wyjazdem była nasza druga randka, na którą też miał problem, żeby mnie, w sensie ja miałam problem, żeby on mnie zabrał, bo też znowu coś myślałam, że nie mam czasu, że już nie ten. Mimo, że naprawdę było fajnie na tej pierwszej randce, nie mówię, że nie, ale gdzieś tam ciągle w głowie miałam, że chyba nie pasujemy, że ja z takim facetem, wiecie, o co chodzi, jakby taką miałam bardziej blokadę. I pamiętam, że on wtedy przyjechał do mnie do pracy o tej 1:30 i poszliśmy na kolację o 2:00 w nocy, i on siedział na tej kolacji i zasypiał, słuchajcie, biedny, naprawdę zasypiał u mnie w pracy. Jak przyszedł do pracy, to na kanapie też zasnął, więc no, jak teraz patrzę z biegiem czasu, naprawdę się starał i był mega kochany, dalej się stara i dalej jest kochany. A później już ten wyjazd to był taką naszą trzecią randką, i po tym wyjeździe naprawdę gdzieś tam, no, było super. Było fajnie, ja się też odblokowałam, też zrozumiałam, że to nie jest tak, że miłość się wybiera, bo miłości się nie wybiera. Ja miałam gdzieś tam inny swój stereotyp faceta, jakby wyobrażam sobie, że będę miała wysokiego, szczupłego, bruneta. Wiecie, taki gdzieś tam, i szukałam chyba po prostu takiego ideału, i nie sądziłam, że ja będę z takim facetem, ale tak jak mówię wam, że miłość po prostu chyba, nie chyba, no, miłość nie wybiera, no, i trzeba iść z głosem serca, bo myślę, że dzięki też takiej mojej decyzji, że się trochę odblokowałam w ten sposób i zrozumiałam to, to żyje nam się dobrze i jesteśmy naprawdę w bardzo dobrym związku, w którym dogadujemy się na każdym kroku. Rozgadałam się trochę. Aż się napiję. To były wszystkie pytania. Nie wiem, ile wyszło tutaj tego materiału, ale wydaje mi się, że jednak trochę sobie tutaj to ostatnie pytanie mocno poszerzyłam i trochę poruszyłam ten temat głębiej. Dziękuję wam. Dajcie znać, czy podobała wam się taka wersja Q&A. Może jak macie jeszcze jakieś do mnie pytania, to możecie śmiało pisać w komentarzach. Albo stworzę jakąś może drugi taki odcinek, drugie Q&A. Albo poodpowiadam wam w komentarzach. No nie wiem, zobaczymy. Dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego nowego. Ale w sumie w tym jednym Q&A odpowiedziałam na większość takich pytań, które się powtarzają. Także może zaciekawiłam tutaj, w sensie uspokoiłam waszą ciekawość. Ojej, przepraszam. No i dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym jakimś odcinku, może tym razem jakiś vlog. A ja wiem jaki, ale jeszcze nie zdradzam, nie mogę powiedzieć, bo jak Robert to zobaczy, to mi da popalić. Także dowiecie się w swoim czasie. Ściskam, pa, pa!